Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming. Witam was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj budujemy najsłabszy komputer w grze PC Building Simulator, a konkretnie budujemy szkolny, typowy szkolny komputer że PC Building Simulator. Więc najpierw tak, tutaj, więc tak, zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli wam się ten film spodobał. Napiszcie w komentarzach. A przyprawiam serduszko. Możecie dać sobie, bo lecimy pod 1000. Wbijacie na Discorda, linka macie w opisie. Oczywiście. Staram się częściej wrzucać odcinki. Tylko więc bez przedłużania zaczynamy. Najpierw bierzemy sobie podkładkę jakąś mojej ulubionej firmy. Dobra, dlatego więc zaczynamy. Jak to ma być szkolny komputer, no to musi być najsłabszy oczywiście. Dlatego więc bierzemy byle jaką obudowę. Bierzemy byle jaką. Tak. Dobra, bez podglądu, Asus nie. Quiet. Cooler Master nie, Corsair nie, Deep Cool, FOGA nie, Fractal. No dobra, taka wystarczy w zupełności. No i dobra, najpierw oczywiście ten. Wybebeszamy wszystko, także wentylatory, nawet w sumie nie będziemy wentylatorów tu dawać. Skoro to ma być szkolny... Dobra. Sobie to nawet... Dobra, więc bierzemy najsłabsze, co tam jest. Dobra, więc najpierw zobaczy jaki procesor. Ranking podzespołów. Chwila. Procesor G3900. Pentium G3900. Pentium to słabe procesory, nie polecam. Skylake. Czyli Skylake. LGA 1000. To jest płyta, bierzemy już byle jaką. Najgorsze. A żeby to było najgorsze, bo to. Jak to typowy szkolny. Najgorsze co musi być. No typowe szkolne komputery są zawsze słabe. Bierzemy sobie G3900. Szkoły zawsze mają słaby sprzęt, nawet nigdy dofinansowania nie dostaną. Za to oczywiście ja mam najlepszy, za to oczywiście ja mam bardzo dobry, bo patrzcie w menedżer urządzeń, na to co ja mam. No bo co do sprzętu, karta graficzna GTX 1080 Ti, używam jeden z lepszych sprzętów. GTX 1080 Ti, procesor Ryzen 5 3600, monitor to out 3600. Soundbar mam bardzo dobry, urządzenie zabezpieczenie, USB, urządzenie systemowe, pełny BIOS, infrastruktury. Inne, bla 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 bla. Urządzenie programowe. Bla bla bla. Face Razer. Mam tutaj klawiaturę, mam bardzo dobrą myszkę też. Podkładkę. Rzeczy. Stojaczek na słuchawkę. Bardzo dobrze rozumiem. Zdanie stacji dysków. To mój dysk twardy. Adata XPG.
dobre. Myszka, dobrą. Monitory, kontrolery. No naprawdę świetne w ogóle korektorze Razer. Są z gorszą myszkę, też wykrywa jako klawiaturę, ale nie wiem dlaczego, naprawdę nie wiem. Dobra, ale już, dobra, przejdźmy do rzeczy, bo naprawdę nie chcę, nie ma co tracić czasu. Dobra, zamykamy, bo to jest soket LGA Intela. Bierzemy już byle jaki, czy to nie działało, pamięć RAM. Najmniej, no najmniej, no. Dobra, nawet bez radiatora będzie lepiej. Jak to typowy szkolny komputer, no to wiadomo, że ma się grzać, a nie chodzić poprawnie. No to bierzemy sobie pastę termo, a nawet i bez pasty weźmiemy. Chłodzenie oczywiście pasywne. Bo to typowy szkolny komputer. Karta graficzna. Oczywiście najsłabszą bierzemy jaka jest, bo skoro to szkolny komputer, no to typowy szkolny komputer, no to wiadomo, że słabo. Gigabyte GeForce GT 1030 2 GB. GT. No to. No ale no, nie chcę tutaj mówić o wszystkich szkołach w Polsce, bo moja to ma, nie wiem czy najlepsza, ale takie mid-range, nie wiem czy to, ale karta graficzna słaba, bo jeżeli chodzi o procesor, no to i trójka siódmej generacji laptopa, ale to by z trójką siódmej generacji u mnie w szkole, czyli tak źle nie jest. No, oczywiście mamy i piątkę 8400 i zintegrowany układ graficzny, więc spoko. Tak źle wcale nie jest. Trójka siódmej generacji, w sumie high-endowy procesor to nie jest, ale wystarczy. No i zasilacz oczywiście. Najgorsze co istnieje, czyli ta moc w watach, nawet 250. Oczywiście jest czarna lista. Niech będzie, no w sumie może tam teraz ja jeszcze jakiś tam dysk weźmiemy, ważne żeby najmniej miał pamięci typ HDD, rozmiar najmniejszy, czyli 120 giga. Dobra, gdzieś mam to, kabelki są ważne, żeby te. No dobra, zobaczmy teraz, czy to w ogóle się załączy. Co się na tym w ogóle pójdzie? Dobra. A tu już się nic nie da. Dobra, sobie nieważne, ważne, trudno. Dobra, i oczywiście. Uj. Żadnego profilu XMP i czy to się w ogóle uruchomi? No proszę. Pamięć RAM, procesor. No, grzeje się dosyć. Dobra, wentylator od karty jedynie chodzi. Do tego wiedz, teraz sobie. Nie dam, nie. Typowy szkolny komputer.
Ja, ale wolno, no. Jak na szkolny komputer, no to idealnie. Pasywne chłodzenie i mało pamięci RAM. Czy jak z 3D Mark wychodzi. Nawet blue screen wyskoczył. No, o, patrzcie. No, patrzcie, no, nawet się tego uruchomić nie da. Tak nie ma. Dobra, bez coolera nawet. Dobra, nawet nie ma co chłodzenia wrzucać. Nie ma sensu z profilu XMP ustawiać. Dogshit. Teraz to by zrobił najlepszy, takie top of the top. Po prostu top of the top. Dobra, teraz robimy naprawdę potem. To robimy potwora, widzę. I tak. Dobra, to okej. To i tak bierzemy obudowę. Thank you.
Minecraft też nie pójdzie. No nie ma szans, że cokolwiek by poszło. No proszę, no patrzcie no. Szkolny komputer. Jest! Ale teraz zrobimy najmocniejszy. Rock Certified. Oczywiście. Tak. Najpierw pozbyłem się wszystkich bebechów. Dobra, tak więc zaczynamy. Samochodowe chłodzenie wodne. Czy to się da włożyć? Czy to może by radiator? Nie. Ale dobra. Zaczynamy sobie. Zaczynamy od płyty głównej, czyli... I co to jest najpotężniejsze takie? Ryzen 95950X. Teraz ten, czyli socket pewnie AM4, tak. To AM4, pewnie ASO, tylko od Asus. Chipset może damy mu X570. A zrobię Gigabyte Old Master. Co tutaj mały. Old Elite. Teraz jeszcze pompa wodna, czyli rezerwuar, tak zwany. Ten. Opla. X-Wings. Elite. Więc teraz pamięć masowa, bierzemy sobie typ M2. Kardea. Dobra. 2 TB. Może w Aorus 2 TB dysk. I z radiatorkiem nawet. No to potężny się robi. Teraz wrzucamy pamięć do RAM. Teraz bierze sobie pamięć. Rozmiar. Gdzie to są 28 giga, to nie ma sensu, ale wrzucimy tutaj.
w sumie przedam sobie gigabajtowskie. Może. Teraz jeszcze bierzemy sobie kartę graficzną, jak będzie oczywiście. Oja, ale potwór, to jest potwór, no. Po prostu. Ale w sumie to też jeszcze powinniśmy to zakryć. Powinniśmy pas nałożyć na procesor jeszcze blok. Wszystko śmieje. Teraz jeszcze tylko, o, radiatory. Też ważą radiatory, oczywiście bierzemy sobie, ale ten nie. Tutaj bierzemy 360 mm na górę. Najbardziej. Autokabel włączony. Autokabel. No i zasilacz. W sumie to wrzucimy zasilacze. EVGA Supernova. To jest. Teraz tutaj damy sobie jeszcze także nie mogę. Teraz łączymy wszystko rurami. Czekajcie, bo teraz to trzeba będzie. Okej. Okay.
Proszę bardzo. I tu już z radiatora dam sobie leci do karty graficznej. I z karty graficznej do kolejnego radiatora. Przez radiator. Jest też podać PC Building Simulator 2, Simulator 2. Także teraz tutaj no dobra, dlatego więc jest. No i teraz to łączymy sobie z procesorem. Teraz to już przepraszam, ma jakieś alergia czy coś, ten pięknie. Dobrze. Dlatego więc teraz jeszcze to. Ostatnie łączenie. Tylko ten prosty. No dobra, dlatego więc wszystkie połączenia rurami tutaj są zrobione. Teraz jedynie podpinamy sobie kabelki i podepniemy z 2 GB to trochę do pomarańczowe kabelki. Pętla, czyli jeszcze zapełniamy sobie pętlę. Pomarańczowy, przezroczysty. Hop. Części. Mamy przedni.
chwila, jeszcze jednej rzeczy nie ten. Dodatkowych dysków na SSD. Panie, coś pięknego. Jeszcze kieszenie. Dobra, od razu. Dwa. No i temperatury na procesorze są ładne. OC, pamięci X, pośmi XMP, tak. Oczywiście chodzi. Zobaczę jak się... Chodzi, teraz 3D Marku zobaczmy. Jak szybko! Wow, ale to chodzi, ale płynie. Ta maszyna to może chyba wiecznie działać. Mocniejszy, czyli z procesorem Ryzen Threadripper. No, tutaj też w ogóle jest więcej wentylatorów i takich rzeczy, jak to pięknie pracuje. No i tutaj mamy wynik ponad 26 razy większy niż tu na naszym komputerze. Czyli taki potwór jest aż 26 razy szybszy. A zobaczmy teraz Threadripper. Czy będzie mocniej, czy... Czy będzie... Dobra, no to zobaczmy. Zobaczmy jaki Threadripper będzie szybki. Tutaj jeszcze raz uruchomię. I teraz Threadripper. Czyli obudowka. Także liany. Teraz typowo biały zrobimy, czyli taki, takie coś. Wymieszamy wszystko, co jest w środku.
padł. Ale dobra, to niech zostanie. To niech jeszcze zostanie. Dobra, no to jest teraz płyta. Czyli... No to 3990 jest najpotężniejszy z tych trendiperów, czyli 64 rdzenie i gniazdo STRX4. No i to wrzucimy sobie MSI-a. Dobra, więc MSI leci. Najładniejsza jest ta. 40. Ale... No to teraz zobaczymy. Procesory. Threadripper. Najpotężniejszy. I hopla. Pamięci RAM. Do tak potężnego procka odjemy na i... pamięć rozmiar ładujemy 263 GB i weźmiemy sobie tutaj po najwyższych zegarach pamięć, czyli Zyskier Trident Z. Największych rozmiarach, czyli 4x32. Dysk 5-kasowa. Zasilacz jest najpotężniejszy. Zasilacz EVGA Nova V2. Ale nie chcę podłączyć. Proszę nie podłączyć. Dobra, no to jest teraz po prostu rzucić kartą. Bloki procesora. Taki. Rezerwuary, Corsair Eco, czy jakoś tak, do tego jeszcze radiator 360 mm. Kolejny radiator, ale teraz trochę mniejszy. Trzeci radiator. Jaki wentylator? Termowe radiator. Dobra, wszystko jest. Teraz ten. Teraz ten. Teraz bierzemy kartę. 3090. Ohoho! Też FVGA, bo to jest najmocniejsze, jeżeli chodzi o to schłodzenie wody. Drokoper. Jakoś tak coś się nazywa. Teraz ten. Przeszło.
oczywiście biały. Biały bierzemy przewodnik, żeby było. Oczywiście teraz do kolejnego radiatora. To ja tutaj X-Stream jakiś chyba nie robię obrębki. Dobra. Lecimy. Teraz ten. Dobra, teraz to dobra, więc jest. Tutaj teraz, tutaj do radiatora sobie to poleci. I teraz tu sobie to tak poleci pionowo. W sumie to nie ma sensu, ale dobra, teraz możemy to uruchomić. Najpierw jeszcze zalać ścieczą. Czyli chodziwo przeźroczyste damy. Thank you.
Czekamy aż to skończy, zakończy. Czekamy. No to tutaj nieco niżej niż tutaj, tak chuj jeden. Czyli... No tak więc widzowie. Nara, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, papa, do następnego odcinka.